Michał Karnowski, witam ponownie, a w studiu Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Proszę państwa, dużo się na tym portalu dzieje, zawsze dużo i zawsze to jest pełne energii i walki o sprawy ważne, o prawdę, ale tym razem mam poczucie, że to jest jakiś taki rzeczywiście kumulacja wręcz. No, na chwilę odłóżmy temat pomnika ofiar tragedii smoleńskiej, bo dużo o tym już było dzisiaj na antenie i jest dużo na portalu, ale jest taka informacja, która no, wzbudza wręcz sztorm, można powiedzieć. Otóż pan minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz miał wyznać w wywiadzie dla francuskiej gazety Le Figaro, że Polska przyjęła już 2700 imigrantów przesłanych przez Unię Europejską. Ale to nie jest fake, on tak naprawdę powiedział, może coś w tłumaczeniu. Bo dzień dobry, nie jest to fake i to jest rzeczywiście informacja sprzed paru dni. My ten wywiad relacjonowaliśmy już 6 kwietnia. On i w tym tak wywiadzie właśnie miały miejsce te słowa. Tyle, że one zostały jakoś przeoczone, bo wtedy byliśmy w trochę innej temperaturze sporu z Unią, praworządności, to było przed wizytą Timmermansa i mam wrażenie, że chyba byliśmy wyczuleni na innego rodzaju komunikaty. Tymczasem wraca ten wywiad, analizujemy go raz jeszcze i co się okazuje, że pan Czaputowicz, no sprawdzamy, czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś przekłamania, może ze strony redakcji, może zrozumiała coś inaczej, ale no jeżeli wierzyć słowu pisanemu, to brzmi ono właśnie tak, że Polska przyjęła już, bo mówimy tutaj w ogóle o imigrantach i pan minister mówi, że przyjęliśmy ponad 1 000 000 Ukraińców oraz 2700 imigrantów. Ale też mówi, że ich nie ma, bo nie chcą tu być, tak, więc tak, to jest może druga część zadeklarowali taką ochotę, prawda, taką chęć. Nie wiem, czy to jest deklaracja, czy raczej ich przyjęcie, bo mówi, że przyjęła, ale oni nie chcą tu być, ponieważ nasz tutaj status materialny jest zbyt niski, nie takiego ale oczekują. Ale takiej operacji nie da się zrobić potajemnie. No 2700 osób trzeba umieścić w jakichś ośrodkach. Struktury unijne raczej chętnie by się taką informacją podzieliły ze światem, że Polska też pękła uległa w tej sprawie. Więc ja raczej podejrzewam, że tutaj jest jakieś przekłamanie jednak. No poczekałbym uczciwie na i spokojnie na wyjaśnienie. Wyjaśniamy to. Jesteśmy ale w kontakcie MSZ z Ministerstwem tak, Spraw Zagranicznych. Bada sprawę. Czekamy na odpowiedź. Od rana szturmujemy tam. Co więcej, zapytaliśmy pana marszałka Karczewskiego na konferencji prasowej o to. Mówi, że takiej wiedzy nie ma, więc szukamy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, jaka jest prawda. Gdzie to, czy to przekłamanie, jeżeli tak, to gdzie ono nastąpiło, bo to niepokojące, internauci są bardzo zaniepokojeni. To, przecież to chyba może być jakaś taka przypuszczam, tak jak z tymi Ukraińcami, że tutaj wszystko zależy od tego, jak liczymy pewne rzeczy i czy pewne kategorie uwzględniamy. No może ci ludzie już byli i zostali policzeni później, tak, bo no w tego typu grach tak, tak się to uprawia. Ja myślę, że tutaj rząd jednak nie oszukuje obywateli. No miejmy nadzieję, bo to byłaby klęska, to znaczy to jest sprawa, z której nie wolno ustąpić polskiemu rządowi. To jest najważniejsze, jedna z najważniejszych, kluczowych kwestii. Tego elektorat by nie darował. Wygrał też Viktor Orban na Węgrzech i gorąca sprawa, także gorąca sprawa opisana na portalu w polityce.pl. Opozycja chce ponownego przeliczenia głosów na Węgrzech. Twierdzi, że doszło tam, czy mogło dojść do jakiegoś fałszerstwa, że bardzo dużo unieważniano głosów. Oczywiście przy okazji widzimy dużą troskę, z jaką Gazeta Wyborcza na przykład pochyla się nad tymi postulatami. Ta sama gazeta, ci sami ludzie, którzy wyśmiewali takie polskie postulaty w 2014 roku po wyborach samorządowych, ale czy ta afera na Węgrzech jest poważną sprawą, czy to jest taki powyborczy kac opozycji tamtejszej? No, zawsze takie opinie po wyborach gdzieś tam ale się czy przebijają. Fakty, czy argumenty fakty są takie, że trzeba to sprawdzać, no argumenty też szukamy, zbieramy komentarze na ten temat. Znaczy bez względu na wszystko wygrana Fideszu jest, tylko kwestia ewentualnie tych 2/3 tutaj jest brane pod uwagę. Tak. W parlamencie. Natomiast wydaje się, że no, na chwilę obecną nie możemy powiedzieć, że są jakieś fakty, które o tym świadczą. Są pewne wątpliwości, które mają zostać wyjaśnione. Przyglądamy się sprawie. Ale jeszcze jedna rzecz ciekawa już tutaj z naszej polskiej areny. Bardzo ważna. Trwa przesłuchanie speckomisji do spraw Amber Gold. I dowiadujemy się od przedstawiciela służb CBA warszawskiego. Okazuje się, że służby specjalne już w 2012 roku w styczniu wiedziały, że spółka OLT Express, która jeszcze wtedy nie latała, ale już wtedy posiadano masę materiałów świadczących o tym, że jest to spółka, która ma
prowadzić do tego, żeby zaorać lot. To znaczy, ona ma w jakimś sensie lot przejąć, że ona po to jest zrobiona. Co więcej, wiedziano, że to jest spółka, która nie płaci podatków, że trzeba błyskawicznie zabrać się za jej prześwietlenie, prześwietlona była, ale za rozliczanie jej działań. I mimo że to jest informacja w czasie, kiedy jeszcze OLT nie lata, to jakoś wspaniałomyślnie wszystko, aha, i Warszawa przekazuje śledztwo do Gdańska i nic się nie dzieje. Czyli funkcjonariusze służb specjalnych mają informacje, przekazują je dalej do swoich zwierzchników i nikt nic z tym nie robi. OLT wchodzi na rynek i plan jest taki, żeby przejąć lot. Plan był jasny, że za ukradzione pieniądze uruchamiamy linię lotniczą, która oferuje dumpingowe ceny, tak. Zabija lot, lot jest masą upadłościową i kręcimy lody na locie, używając języka polityków, niektórych polityków Platformy. Ale muszę jeszcze zapytać o jedno, bo objawił nam się zewnętrzny komentator o tragedii smoleńskiej. Donald Tusk w tej postaci żałował, po 10 kwietnia zmieniła się w szczególnie paskudny spór, który od tego czasu podzielił mój naród. Odezwał się 10 kwietnia, nie mógł dzień później, nie mógł dzień wcześniej, gdzieś z daleka, z jakiegoś wykładu. No, czy Donald Tusk w ten sposób próbuje powiedzieć, że on z tym wszystkim nie miał nic wspólnego, że to nie jego rząd odpowiadał za bezpieczeństwo prezydenta i całej tej ekipy? Bo przecież to wszystkie narzędzia związane z lotem do Smoleńska były w rękach ekipy Tuska, a on teraz patrzy na to z boku. Wszystkie narzędzia do zbadania tej tragedii były w jego rękach, a on teraz patrzy z boku. No, ja mam poczucie, że to są słowa jakieś niegodziwe. Niegodziwe i co więcej, one są elementem pewnej większej operacji, bo zauważmy, co się dzieje ostatnio. Platforma Obywatelska razem z jej mediami zaprzyjaźnionymi próbuje wmówić Polakom, jak wielką żałobę przeżywano po Smoleńsku, jak płakaliśmy po Smoleńsku, jaka to wielka tragedia dla nas, dlaczego to PiS nam nie pozwolił tej żałoby przeżyć, dlaczego to PiS podzielił naród. I tak naprawdę to jest taka duża operacja, która się na różnych poziomach rozgrywa, ale mamy do czynienia z takim trwałym próbą trwałego przemianowania pojęć. Oni zawłaszczają każde ważne pojęcie, które jednoczy opinię publiczną, i przejmują ją na własność, tak jak było z aferami, prawda? Nagle nie ma afer Platformy, jest jedna wielka afera związana z nagrodami i jadą z tym przekazem w świat na billboardach. Tutaj to samo. To była nasza żałoba, to była nasza tragedia, to PiS podzielił naród. I oczywiście Platforma nie pamięta o tych haniebnych grach, które miały miejsce przed Smoleńskiem. Rozdzielenie wizyt, to układanie się z Putinem, to wykluczanie polskiego prezydenta, który przecież wiadomo, że chciał pojechać i uczcić ofiary Katynia. Trzeba powiedzieć emocji, no, rodzaj zaszczuwania. Moja teza jest taka, że do tragedii smoleńskiej doprowadziło, czy albo była ona możliwa, jeśli przyjąć tezę zamachową, która jest bardzo prawdopodobna, wykluczenie Lecha Kaczyńskiego z pewnej powagi państwa. Tak. To znaczy, prawdziwa wizyta wymagająca ochrony była, gdy był tam Tusk 3 dni wcześniej. Jak Kaczyński, jakaś tam wycieczka. Wszyscy w państwie Platformy to wiedzieli. Oni próbują zakrzyczeć, moim zdaniem, wyrzuty sumienia, które mają. Oczywiście, i robią to konsekwentnie. I boją się, znaczy nie, może nie wyrzuty, no, zakrzyczeć strach przed konsekwencjami. Zresztą zauważmy, każda poważna jakby akcja polityczna pana prezydenta była wykpiwana. Sprawa Gruzji, prawda, i tego stanięcia po stronie niezależnej Gruzji, to zwołanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydentów innych czterech prezydentów i jednego premiera regionu. Tak, żeby bronić niezależności, suwerenności Gruzji przed atakiem rosyjskim. I jak było to przedstawiane w mediach zaprzyjaźnionych z władzą? No, jako jakiś taki wybryk nieszczęśliwy pana prezydenta. Widzą państwo i słyszą państwo, że rzeczywiście dzień za nami gorący, przed nami także bardzo ważne wydarzenia. To wszystko na portalu wPolityce.pl. Dziękuję. Marzena Nykiel, redaktor naczelna. Dziękuję bardzo i zapraszam. Tego portalu podzieliła się z nami tym, co się dzieje, tym, co może się jeszcze wydarzyć i co o tym myślimy, jak to oceniamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Bądźcie państwo z telewizją w Polsce.pl. Proszę państwa, w sieciach kablowych, tam, gdzie nas nie ma, proszę, pytajcie o telewizję w Polsce.pl. Zadzwońcie do operatora. Nasza stacja dostępna jest za darmo i każdy może i powinien ją włączyć dla pluralizmu, dla wolności słowa do swojej oferty. Państwu się to należy. Pewnie nas dzisiaj oglądacie inaczej, ale możecie mieć także w swojej własnej telewizji kablowej. Dziękuję.